Cześć, witam Was ponownie w becie Gwinta, czyli wiedźmińskiej gry karcianej. No i co, ostatnio graliśmy sobie Królestwami Północy, tym razem pozagram sobie potworami. Chociaż najpierw, bo przy otwieraniu beczek, nie wiem czy dodałem karty do naszej talii potworów. Sprawdźmy. No właśnie nie dodałem arcygryfa oraz gryfa. Tylko tak, musimy teraz czymś to zastąpić. Myślę, że tak, jeżeli gryf albo arcygryf. Dobrze, wrzucimy krajowy pająka. Wrzucimy sobie tu gryfa. Sobie za ósemkę też by się tu przydał. Usuwa pogodę z rzędu po twojej stronie. Czy to się przyda do potworów? Niekoniecznie, chociaż. Chociaż tak, ja usunąłbym jeszcze jeden ten piorun Alzura, a dołożył sobie jakąś jednostkę. Dobrze, niech będzie ten arcygryf i on też może grać na każdej pozycji. Dobra, niech tak to zostanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, zapisz, wróć. I teraz tak, jeżeli chodzi o potwory, no to jest bardzo ciekawa mechanika, bardzo dobrze się nimi w sumie gra, ale dopiero kiedy odkryjemy troszkę więcej dla nich kart. Ponieważ no, początkowy startowy ten talia startowa dla potworów, no jest średnia, nie ukrywajmy, ale kiedy dorzuci się do nich parę kart, na przykład wygranych z beczek, to można pograć. Zresztą za chwilę wam to zademonstruję, mam nadzieję, że chociaż wygram. No, zobaczymy. Zobaczymy przeciwko Ankreitowi. Eredin, jego zdolność specjalna to zagranie swojej karty. Swojej karty za chwilę wam pokażę, jakiej karty. I on zespamował tych wojowników. Może wymieńmy Z2. I może wymieńmy przepływ adrenaliny. Dobra, nie jest źle. I teraz tak, potwory, czyli tak, karta Eredin przede wszystkim. Złota dziesiątka. Nie ma to jak porządna zamorska gra. A oprócz tego potwory mają w talii, po zakończonej rundzie mogą zatrzymać na polu jedną losową jednostkę. No ale, wróćmy do gry. Tutaj mamy harcowników klanu. Dobra, mam 5. My wrzucimy sobie krowę, oczywiście na wejściu. Do potem czarta. Nasz przeciwnik, co zrobi nasz przeciwnik? Dlaczego? Okej, od razu nam ściągnął tą krowę. Mamy remis w tej chwili. Dobrze, i teraz tu jeszcze specjalne umiejętności kart. Potwory, to jest rój, czyli zagrywa wszystkie identyczne karty jednostki z talii. Czyli jeżeli mam w talii drugiego krabu pająka, to od razu zostanie wywołany na stół. Tak samo mamy tutaj jeździe dzikiego gonu, wszystkie tak samo zagrywa karty, ale nie ma tutaj umiejętności rój. A to się jeszcze wiąże z tym, że jest specjalna karta, która mnoży, kopiuje każdą kartę, która ma umiejętność rój, więc też bardzo przydatna. Dobrze, ale czekamy na to, co zrobi nasz przeciwnik. Na razie ucieka mu czas, co najwyżej. No i zagrał. Zmniejsz o 2 siły 3 jednostek innych niż złoty. Jest odporny na mgłę. Kurczę, no nic. On już ma 13 punktów, mamy 7. Kurczę. I teraz właśnie pytanie, czy gramy dalej, czy... Dobra, spróbujmy.
trudno. Najwyżej nas gość rozjedzie, ale mamy remis. Kart mamy po tyle samo. Tylko, że już zaczyna mieć bardzo mało kart jednostek. Niedobrze. No właśnie. No i właśnie, tak to on z nami zagrywa sobie. Nie, wiecie co? Zakończymy tą turę. Nie ma co. Zobaczymy, co dostaniemy, jak je dobierzemy karty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kurczę, no ciężko. Nam oczywiście zostaje ten czart za czwóreczkę. Okej, okay, my dostajemy golema i Manticore. Więc nie jest źle. Manticora całkiem silna karta. Modron Freya jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. On sobie może wskrzesić i wzmacnia. Wzmacniam o 4. No dobrze, a my sobie wrzucimy gula. Jeżeli wrzucimy gula, to on usuwa jedną jednostkę. Albo 3, albo 2, albo 1. Dobrze, zaryzykujmy. Za 9 aż. No i super, czyli pewnie zagrał z dowolnego, czyli mógł też zagrać cmentarz oponenta i pewnie tak się właśnie stało. No i mamy 13 do 12. Tutaj nam koleżka wrzucił drakar. A my co zrobimy? Wrzucimy wrana wojownika. 20 do 20. Musimy już tą turę, tą rundę wygrać. Jeżeli myślimy o wygranej zupełnie. Ostatnie słowa. Rzucił Geralta. Słabo. Bardzo słabo. Dobra, my walniemy pożogą. Palił mu tą kartę za dychę. I tak ma jeszcze 2 punkty przewagi. No niedobrze. Modron Freya jest cierpliwa, ale z niej wskrzesza, już będzie miał 14. Słabo. Bardzo słabo. Wrzucam Manticore. Musimy się chyba wypróć z tych wszystkich kart. A to nie jest dobre. Kurde, tych wskrzeszaczy ma, no i z tym zagrał. Bardzo dobrze mu to idzie. W parze z tą kartą. Z tym harcownikiem. Przez szerokie, ciemne morze płynąć chcę. Jeszcze dodał po 2. Ja pierdzielę. Chyba przegraliśmy. Dobrze, my ściągamy szósteczkę. Szósteczkę zdejmiemy tutaj z tego koleżki. ...43 do 30. I myślę, że gościu jeszcze musi mieć jakąś kartę. Z jednostkami. Nie wiem, czy nie przegraliśmy to 2 do 0. Gładko. Za tobą wszędzie! Chodźmy w ogień! Użyćmy z tego golema. Masz serce, Ankreid. Użył specjalnej umiejętności. Możemy dodać 8 punktów, tylko zróbmy to jakoś sprytnie. No nie, na razie jeszcze nie. Ale zagrajmy Redina. No jeszcze mamy z nim kontakt, bo to jest 14 punktów, ale... Ale to może się okazać za mało. No on jeszcze pomnożył. Nawet chyba nie mamy co grać, co? No, to możemy nawet... Co? Podajmy te 8 punktów. No właśnie. Nic już nie zrobimy. Śmierć idzie po ciebie. No, nam nic nie da. Zupełnie. Może wrzucić mgłę jeszcze, tylko pokażę, że jeżeli wchodzi mgła, to od razu automatycznie wchodzą mglaki 3, które mam w talii.
No ale ogólnie przegraliśmy i to sramotnie 2-0. No nic, gratuluję oponentowi, może za drugim razem się uda. Zobaczmy. 5 fragmentów kart. No i co, powtórka. Powtórka z rozrywki, zagrałem znowu potworami. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Dobra, mam przeciwnika. Bardzo szybko tu znajduję w ogóle tych przeciwników. Mój lud. Teraz zagrałem z elfami. Francesca, która może wymienić 3 karty. I to elfy decydują, kto ma zaczynać w każdej rundzie. Na początku. No dobrze, co my tu mamy? Mamy grom, mamy rozdarcie, mamy mglaka. Czy mamy mgłę? Nie mamy mgły, ale na pewno wrzucimy na okrawo pająka. Nieźle. Wrzucimy w ranę wojownika. I tego mulacha też w sumie możemy wyrzucić. A, tak sobie. No dobra. Opon decyduje, kto zaczyna. To jest właśnie umiejętność Skojatel. Tak czy siak zaczynamy my. I my zaczniemy od krabopająka. Mamy również babę cmentarną, która wszystkie niszczy wszystkie karty z cmentarza i zwiększa o jeden. Każda karta, która zostaje zniszczona, dodaje 1 do siły babę cmentarnej, więc to jest nawet dobra karta. W momencie, kiedy pozbywamy się tych jednostek, wyciągamy dodatkowe stali. Śmierć, Dwan! Okej, brygada Vrihet. Bez umiejętności. To my damy Biesa. Dobrze, czyli tu mamy kartę Oficer Vrihet i zwiększa jedną siłę najsłabszych jednostek po swojej stronie i atakuje po jeden nasze najsłabsze jednostki. No, całkiem dobrze mu to poszło. A my postawimy Królewicza Ropów. I ta karta teraz. Niszczymy jedną kartę z ręki i dodajemy tyle punktów, ile była warta, dodajemy do naszego Królewicza. Teraz gra oponent. Jest 19-12, więc nie jest źle. Myślę, że to Królewicza fajnie było zostawić. No. Wkrótce nadejdzie burza, lecz póki co karta specjalna losowa stali. No i właśnie, dostał róg. I to nie jest takie dobre, bo musi teraz wystawić tą kartę. Dał to na trzecią linię. Dobrze, co my zagramy? Zmniejsz siłę jednostki o 6. Myślę, że tak zagramy. Zrobi przeciwnik. No. Przeciwnik się namyśla. Coś długo mu to idzie. Rzucaj, koleżko. Nigdy nie chybiam. 5 aż może zmniejszyć siłę jednostki. Okej. No dobra. Zmniejszyć wszystkie jednostki na podstawie wskazania jednostki o 4. Czyli my rzucimy tak. I mamy po piątaku. Na nasze robaczki. No, nie poddajemy się. 22-19. Co zrobi nasz oponent?
Kesparen Le. Dobra, usuną nam tą jednostkę. Dobra, my nie pozostaniemy dłużni i skasujemy wszystkie trzy jednostki. Jest 17-14. Mamy mniej kart na ręce, ale wszystkie te karty to są jednostki, więc na cmentarzu... Co tam mamy? Sheldon skak z zadyszkę. 24-17. No dobra. Jedna mgula. Usuną z cmentarza jakąś tam jednostkę. Jest po 24. To zrobi nasz koleżka miły. O, Melitera. Zwiększ siłę o 3. Dobra, dam mu spokój. Zablokujemy sobie tą kartę. I w kolejnej turze sobie odpuścimy. Myślę, że nie przytykał się z kart, tylko... Mam nadzieję, że zostanie ghoul u nas po tej turze. Przynajmniej jeżeli dobierze nam dobre karty, to myślę, że będzie w porządku. 24-30. Myślę, że on tam ma już same jakąś słabiznę. Został krabopająk. Źle nie jest, ale zawsze mogło być lepiej. Co my tu mamy? Dosyć Manticore i jaskółkę. Nie jest źle. Potem pewnie wybierze nas, żebyśmy zaczęli. Czy nie? Postanowi rozpocząć pierwszy. No, dobra, jego wybór. Już jest 14-0 na wejściu, więc... Co zrobi nasz koleżka? Wrzucił nam pułapkę. Ale to nas nie boli, bo musielibyśmy zagrać jakąś jednostkę walczącą w pierwszej linii. A my takowej nie posiadamy, więc dorzucimy sobie to za siódemaka. I myślę, że zakończymy turę. Jeszcze coś próbuję. Oje. Coś mu chyba nie wyszło. Moja tura. 21. Czy ma 20 punktów? Może sobie przelasować karty. No, potem jeszcze możemy tu wzmocnić którąś z tych jednostek. Wzmocnimy dla pewności. Wzmocnimy do 13 i w kolejnym turze zakończymy. Czy może jeszcze wypluję jedną kartę? Czy nie? Czy da za wygraną? No, koleżko. Zagrasz rozważnie i skończysz? Czy jeszcze się wyprujesz z kart? Nie, żebym narzekał. A, wymienisz. No, tak myślałem. Robimy to, co musi być zrobione. Tak myślałem. No dobrze, niech wymienia. Wymienił pierwszą. O, czas ucieka. Jedną kartę tylko wymienił. 28 punktów. Czy on ma w tych dwóch kartach 28 punktów? Nie, niemożliwe raczej. Spasujemy. Ryzyko, ale zobaczymy, czy nam się opłaci. Też oponent spasował, czyli jednak. No, myślę, że mamy duże szanse, żeby wygrać. Nam jeszcze została najsilniejsza karta, tu była pułapka. Tak jak mówiłem. Jeszcze po innej karcie, jeszcze mamy golema. No, myślę, że mamy wygraną w kieszeni, tak mi się wydaje. Rzucamy golema.
zagra przeciwnik. Przeciwnik zagra pułapkę. No dobrze. My zagramy sobie teraz babę cmentarną. Za 7 punkcików. Musimy zagrać ją później, bo jeżeli wyciągniemy Eredina tu, to ten golem nam po prostu zniknie. Ale oponent spasował, czyli wygraliśmy. Zaprezentuję wam tylko jeszcze, jak działa ta pułapka. Rzucając Eredina. A nie, musimy zagrać brązową kartę, żeby odkryła nam się pułapka. No więc... bez problemu również pasujemy. No i co? No i... wygrana. 36 do 0. W rundach 2 do 1. Pogratulujemy oponentowi oczywiście. Nowy dzień. Zdobyliśmy 15 zł, 5 fragmentów kart. No i co? No i tak działa talia potworów. W kolejnej części zajmiemy się pewnie kolejną talią. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.